Cześć, Siemek, witam bardzo z tej strony Mr.Barry22 i witam za kolejnym odcinku z serii Gold Quest Wally. I witam was na kolejnym odcinku na moim kanale. I sobie lecimy dzisiaj na pełnej, więc sobie mamy oczywiście Steyera z naszą zbierającą, którą sobie zakupiłem tuż przed odcinkiem. Kosztowała ona mnie 31 tysięcy. No i po paru sezonach ona powinna się już zwrócić. Więc sobie tą słomę po jęczmieniu sobie sprzedamy. Później tam słomę sobie z pszeniczki, która tam jeszcze nie jest dokoszona, to już Jimmy New Holland i Kajs już stoją, żeby tutaj rzodkiew zasiać, więc sobie teraz robił tutaj poprzeczniaczek, więc sobie tutaj ogólnie dzisiaj sobie mówię, a nagram wam taką akcję, bo jeszcze takiej akcji na moim kanale nie było, czyli ze zbierania słomy z no ogólnie nie było zbierania słomy. Ogólnie mi trochę kaszel złapał, więc mogę nieraz tam kaszlnąć. Oczywiście nieraz mogę sobie tak kaszlnąć. Widzicie, to ogólnie, że paczek, który jeszcze no, niestety jeszcze no teraz tak nagrywał tak na hopsiupa, żeby już było tutaj akurat to nagrane. Więc dzisiaj sobie mówię, a nagram wam na niedzielę taki luźny odcineczek ze zbierania słomy. No i około 10 minut bym chciał tutaj sobie chwilę pozbierać, żeby no później, no bo oczywiście jeżeli chcę jutro też nagrać odcinek z Gold Crest Wally, no to niestety dzisiaj muszę poza odcinkiem ogarnąć save'a, żebym mógł na jutro już sobie tutaj wjeżdżać z Gruberem. No i ogólnie na razie przerwa się nie zapowiada żadna. Może we wakacje, no bo już teraz mam taki plan, żeby we wakacje zrobić sobie dwutygodniową przerwę od YouTube'a. Więc ale no to dopiero we wakacje, czyli gdzieś tam około od 30 na przykład do pierwszego, znaczy później o to jeszcze żniwa, no to może wtedy tą przerwę zrobimy. Jak na razie, no to sobie tutaj na razie się skupmy na tych odcinkach, czyli no po prostu sobie zbieramy dzisiaj słomę. Więc sobie tutaj wjeżdżamy, V, cofamy, dobra, no i sobie cofamy i sobie opuszczamy znowu nasz podbierak i lecimy sobie dalej, więc mamy już 11 ton z jednego przejazdu, więc a teraz już będę jeździł tak koło siebie, czyli będziemy sobie tak fajnie zbierać, więc sobie tak lecimy, już mamy 3 minutki odcinka, więc no myślę, że z jedną przyczepę uda nam się na tym odcinku zrobić. Więc zobaczymy, jak to tam będzie. Ja też dzisiaj muszę trochę sobie jeszcze tam inne rzeczy pogarniać. Więc może na poniedziałek będziecie mieć ten Gold Crest Wally albo Snowiego. Żeby tak, no, tak trochę odróżnić. Jak mi się uda tego save'a ogarnąć, czyli zebrać tą całą słomę dzisiaj to oczywiście jutro będzie seria z Gold Crest Wally, a jeżeli nie uda mi się ogarnąć, to będzie seria możliwe, że ze Sosnówki bym zrobił odcinek, no bo dawno też Sosnówki nie było. No może jutro nawet Sosnówkę sobie tak nagramy też na luzaku. Więc, no bo tam też, na tamtej serii też się będzie coś działo. Więc sobie teraz tutaj wjedziemy w ten pokos. No i już ogólnie też prace polowe tutaj się zaczynają na tej serii. Więc no myślę, że tak akurat to będzie. O Jezus, ja żebym nie opuścił. A co to to? Żebym nie odpuścił mojej zbierającej nowej, czyli też kolejny nowy nabytek, można byłoby powiedzieć, czyli te nowe nabytki już też się na tej serii zaczynają pojawiać. No i ogólnie jak tam wam się podobał powrót? Już w sobotę mieliście odcinek pierwszy z Gold Crest Wally, jutro właśnie chciałem taki
mini maraton zrobić z tego Gold Crest Wallet, żeby mamy trochę tak, żeby aktywność powróciła. Więc chciałem taki maraton zrobić. Te 3 dni, żeby z Gold Crest Wallet były. A może nawet będą 4 odcinki. No bo wczoraj było żniwa, dzisiaj zbieranie, jutro bym chciał na przykład sobie gruberowanie zrobić. I na przykład pojutrz, no czy no, następne odcinki bym chciał sobie zasiać już. Więc no myślę, że tak byłoby najlepiej. Więc ogólnie mamy już 20 ton, mamy 5 minutek, więc. Więc no myślę, że taki akurat odcineczek będzie. Nie jest duże pole, więc tak sobie lecimy. No raz będą dłuższe, raz będą krótsze. Jutro będę planował całe pole zgruberować. No i już możliwe, że zasiać bym chciał też, więc zobaczymy jak to będzie. Albo będzie sosnówka, albo będzie Gold Crest Wallet, więc nie wiem jak to u was tam będzie. Jak na razie, no to tutaj, no znowu, a, bo mam pełny. Dobra, żeby się nie skapnął, więc. Więc my sobie tutaj wjeżdżamy do naszego strychu. No i to zobaczymy. Na razie mamy 4000, chcemy już teraz też powoli zbierać na kredyt. No i teraz pierwsze pytanie. Na co teraz zbieramy, ludzie? Zbierającą mamy rozsiewacz nawozu możemy teraz sobie zbierać, a później na pole jakieś. Na pole na przykład 19 by można było sobie zbierać, więc teraz myślę, że akurat 1600. Ej, to ludzie, to jest zarąbista cena na słomę. Więc może sobie jeszcze nawet na koniec tego odcineczka sobie wie, o Jezu, żeby przyrąbał wykejsa. No dobra, może sobie na sam koniec jeszcze 5000 kredytu spłacimy. Żeby było trochę mniej kredytu do spłacania. Bo oczywiście też już świnki bym chciał też zacząć hodować. Więc no myślę, że tak akurat. Więc sobie V, B i lecimy z tym pokosem i lecimy do tego tą przyczepę do połowy i sobie zakończymy ten odcineczek. No dzisiaj już nie chciałem takiego aż długiego odcinka dla was ludzie nagrywać. Bo chciałem trochę krótszy na niedzielę, bo niedziela to czas spędzić z rodziną. No, żeby odcinki były na przykład sobie takie krótsze na niedzielę, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę. No i co? No i ja co ja wam tutaj jeszcze mogę powiedzieć? To, że może dzisiaj, może mało co się zostanie, więc może jutro. Jutro naprawdę będzie może ta seria z Gold Crest Wallet. Bo na pewno to pole bym chciał tutaj już trochę też zaorać. No i tą rzodkiew i tą trawę już zasiać. Więc myślę, że tak akurat. A miałem teraz jeszcze zbierać na ten. Jak to się nazywa? Na. Jezus. A, na ten siewnik za 32 tysiące. Więc może zbiorę. Ale no, wiecie co? Ja chyba sobie jeszcze wjadę w jeden taki przejazd i sobie akurat tak odcinek zakończę. Więc sobie teraz tak wjeżdżamy, tutaj sobie tak wjedziemy. O, tutaj sobie tak wjedziemy i sobie zakończymy ten odcinek. I ja sobie na jutro będę się postarał tą serię ogarnąć, więc enter, wychodzimy sobie z.